Inwazja mocy 97, czyli w poszukiwaniu zaginionej Arki. Żółtogranatowy konwój znowu w trasie. Specjalna ekipa RMF FM i partnerów Inwazji Mocy, firm Browaro Kocin, Balzen i Top 2000 po raz trzeci wyruszyła w drogę, aby dotrzeć do mieszkańców 61 miast w całej Polsce. Jedyny w Europie samochód Scena z profesjonalnym koncertowym wyposażeniem, wóz cateringowy, samochód satelitarny, wozy reporterskie znowu wiozły ze sobą dobrą zabawę i liczne atrakcje. Najpierw w każdym mieście ukrywaliśmy skarb, złote tablice i czek na 5000 zł. Kluczem do niego były RMF FM i Super Express. Setki chętnych od rana przeczesywały miasto w jego poszukiwaniu. Determinacja poszukiwaczy nie znała granic. Szukano wszędzie i wszystkimi sposobami. Metr po metrze przeglądano właściwy kwadrat. W końcu jednak szczęściarze odnajdywali złote tablice i zgarniali kasę. Od południa wszyscy spieszyli na plac inwazji. Na nim ekipy RMF FM i partnerów rozkładały sprzęt i stoiska. Jako pierwsze ruszało Wesołe Miasteczko. Wesołe Miasteczko ściągało poszukiwaczy mocnych wrażeń. Karuzele, samoloty, helikopter przyciągały zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Rozpoczynała się sprzedaż na stoiskach partnerów. Plac Inwazji wypełniał się szczelnie w godzinach popołudniowych. Przy stoiskach browaru Okocim S.A. firm Balzen i Top 2000 gromadziły się osoby zainteresowane ich produktami. O godzinie 17 rozpoczynały się gry i zabawy na scenie. Były tak pomyślane, aby zapewnić dobrą zabawę i jak najlepiej pokazać produkty partnerów. Ruletka z puszek browaru, układanie piramid na czas – to były tylko niektóre z atrakcji browaru Okocim S.A. Płyty Pułapki, teksty niespodzianki promowały firmę Top 2000 i jej produkty. W konkursach muzycznych wykorzystywane były produkty firmy Balzen. W każdym mieście na plac inwazji ściągały dziesiątki tysięcy osób. Dla nich na scenie dalej trwały konkursy gry i pokazy. Rosły atrakcje i rosła wartość nagród. W tym czasie partnerzy organizowali własne promocje i prowadzili sprzedaż. Na zwycięzców czekały specjalne nagrody. Tempo zabawy trzymało wszystkich w napięciu, a oczekiwania rosły. Nastrój publiczności udzielał się ekipie. Wieczorem rozpoczynały się koncerty. T-Love wszędzie cieszyło się dużym powodzeniem, nie mniejszym jednak niż pozostałe zespoły. Razem z nami bowiem przyjeżdżała cała czołówka polskiego rocka. Grali dla nas Chojnacki, The Su, Elektryczne Gitary, ONA, Jam, Piersi, Mafia, WW, Big Cyt. Coś ci dać. Ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem mądry. I love you, I love you, I love you. Yes, daj mu jeść, daj mu W międzyczasie odbywały się nowe, oryginalne pokazy laserowe. Szybowa Zośka, dywan, z dywanu leciał kurz. Tak ciężko pracowała, że siły nie ma już. Więc nie...
potrzebnie chowasz twarz. Potem rozpoczynał się hit ubiegłych lat. Jedyna w Polsce niepowtarzalna plenerowa dyskoteka. Polskie i zagraniczne przeboje wywoływały najbardziej żywiołowe reakcje. Inwazja mocy w każdym mieście uwalniała moc zabaw, przygód, atrakcji i nagród. A przede wszystkim uwalniała moc w nas samych. Moc, która w kolejnym roku znowu będzie z nami.